Przyrody, a z miłości w miłownicy, miłownicy. Dziękujemy pięknie. Jestem młoda część konferencji. Prosi o słowo. Hej, hej, my też mamy już coś do powiedzenia. Bo przy tym otwarciu chcieliby my też powiedzieć bardzo ważną rzecz. Bo czajna się ze ujki, to myślą, że się im tak łatwo uda po tych 10 rokach uciec ze sceny i już przekazać młodszemu pokoleniu. A ja powiem, że to jest dopiero początek, bo co to jest 10 roków? I chcielibyśmy powiedzieć, że tą swoją konferencjerką spełniliście normy unijne i gremium jurgowskie postanowiło nadać wam licencję jurgowskiego konferencjera. Słuchajcie, moi drodzy, ja może przeczytam, do czego ta licencja będzie upoważniała. Po pierwsze, możliwości dożywotniego prowadzenia Dnia Polowaca w Jurgowie. Moi kochani, po drugie, obsługi poza kolejnością w Banku Spółdzielczym w Bukowinie Tatrzańskiej. Po trzecie, darmowego zwiezienia kolejką krzesełkową z Gorkowego Wierchu. Wjazd ale na koszt własny. Wyjazd na koszt własny. Po czwarte, prawo do darmowej spowiedzi w kościele parafialnym w Jurgowie. Po piąte, bezpłatnej wejściówki do sektora VIP na stadionie klubu piłkarskiego Muran w Jurgowie. Po szóste, uprawnienia do przechodzenia na czerwonym świetle bez każde skrzyżowanie w Jurgowie i jazdę pod prąd na ulicy Cygańskiej. Także widzicie, że uprawnienia są fest. Ja jeszcze dodam, że po kolejnych 10 rokach przywileje będą rozszerzone. I będziecie mieli między innymi prawo ubiegania się do prowadzenia festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu i gali oscarowej w Hollywood. Oj, dziękujemy pięknie. No powiem wam tak, że z tych zaszczytów będzie ciężko coś dźwignąć, ale będę się starać. A tu pan starosta... Ale no faktycznie. Nie, to Józek, a to w domnych czasach, kiedy jest ten brodek miał, wiesz? Nasze nagrody w ręce pan starosta. Także naszym ujkom pięknie dziękujemy za to 10 roków. No i tak, żebyście nie myśleli, że to już będzie koniec, bo tak jak Zek powiedział, to by dopiero początek waszej kariery. No pięknie. Tak, to starostą. Widzicie, jacy podobni. No właśnie. Tu parę dni. Nasi konferencjerzy. No bo się to... Dobrze, czas. Dziękujemy pięknie, niespodzianka była. To była naprawdę była niespodzianka. Józek, 10 dzień Polowaca. Uważujemy za? Za otwarty. Dziękujemy pięknie staroście wszystkim na scenie, co nam pomogli otworzyć. Ja z tego wrażenia za nie mówił. To ci się rzadko zdarza, bo przeważnie jesteś gadotliwy dość mocno. Ja serdecznie dziękuję pięknie i sygnalistom, i naszym gościom. Nie zakręć. I jest jeden sygnał. Tak. Żeby to uświetnić. Dziękujemy, dziękujemy, przywitaj im. Jeszcze myślę, że ich zaprosimy na scenę po koncercie orkiestry z Jurgowa. No i teraz jeszcze Marta.
Marta dostanie zaraz od prezesa. Tak, no ale otwarcie już. Dobrze. Marta powiedziała, że rezygnuje z tej przyjemności, żeby do tego sitka dwa zdania przepowiedzieć. To w takim razie my pomalutku odłożymy te nasze przepiękne, niespodziewane trofea. I ogłaszamy zapisy do konkursu szczeleckiego, a na scenie już za naszymi plecami się uformowała orkiestra Dęta z Jurgowa. Konkurs szczelecki będzie prowadził ten, co był wymyślał ten dzień Polowaca i konkurs o jurgowską flintę. Zygmunt Pytlik. Zygmunt Pytlik i Józef Wojtas, kierownik szczelnicy, także pytamy, kto chce wystartować w konkursie szczeleckim, niech się uda tam po prawej stronie nasy. Tak. Szczelnica pięknie zrobiona. A muszę wam powiedzieć tak, że jurgowsko flinta i zabłysła w świecie, bo wczoraj wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła pani Bogacka i to nie na jurgowskiej flincie. Tej z wiatrówki. A przynajmniej tak gadają. A prawdopodobnie inostronowa. Także pytanie pięknie, co by tam chętni poszli z prawej strony. Nowo szczelnica, trzy fury siana do tego zostały wykorzystane, także będzie bezpieczeństwo zapewnione. No i będziemy pomalutku zacenili. Ceniziu? Tradycyjnie, orkiestra Dęta z Jurgowa, 182 roki już moja, jak wiecie sami, więcej słopów chcą wystartować w konkursie szczeleckim. To mi nas pytali, żeby rozpocząć i na samym początku zagrać. Także już nogami przebierają. 180 roków. Witamy pięknie, przywitajcie, brawa. Zacznie dobrze. 182 roki już grają. No nie ci, bo ich dziadkowie, no ale myślę, że dalej będzie ta orkiestra nam tu uświetniać imprezy. Od czego zaczniecie? Od muszkieterów. Jak zwykle od muszkieterów, no jasne. Wielkie brawa, grajcie. Thank you.
Można? Dziękuję. Korzystając z przerwy takiej malutkiej, pragnę się zwrócić do szczęśliwego znalazcy iPhone'a. Dziecko przyjechało tu z bardzo daleka, zgubiło iPhone'a. Bardzo bym prosił, myślę, że tu wszyscy są uczciwi, żeby zwrócić to tu może pod ten namiot biały. Obiecana jest nagroda dla uczciwego znalazcy. Dziękuję. Ja przypomnę, że kierownikiem orkiestry jest Jan Sołtys, kapelmistrzem tu obecny Franciszek Sołtys, a instruktorem tych, co nie wiedzą, Antoni Malec. A ciągnąć. No to, ale by sygnaliście by mnie zwolnili.
Wielkie brawa od naszej orkiestry Denty z Jurgowa. Tyle roki przybyli się w takiej formie. Są niezawodni. Na każdym festynie, na każdych uroczystościach kościelnych Jurgowska orkiestra jest zawsze obecna. Pytamy sygnalistów jeszcze, nas są zaprzyjaźnionych sygnalistów ze Spiskiej Belej. I pytamy też pięknie se prezesa Jaśka Łowieckiego Rosomak. Jaśka z Pawlikowskiego z obiecanym medalem. Wiem, że Jasiek, jak widać, jest na diecie białkowej. Nie wiem, czy wiecie, na czym polega ta dieta białkowa. Z tego, co widzę, hej, w porządku, dieta białkowa. Piją tak, że emocyjno widać. Chodź, Jasiu, chodź. Idzie po medal. A wręczenie tego medalu z okazji 60-lecia koła łowieckiego Rosomak będzie w oprawie sygnalistów ze Słowacji, którzy nam pięknie zagrają i próbujcie, chłopie, co. Hej, możecie. Tak jest, do dzieła.